Dzień dobry. Dzisiaj z domu nagrywam. Właściwie z ogródka. Byłem załatwić sobie prawo jazdy. Byłem w firmie, którą znalazłem przez internet. Wszystko było ładnie, pięknie. Wycenili mi kurs łącznie z egzaminami 2200 funtów. Mówię ok. Pojechałem dzisiaj do tej firmy. No i pocałowałem klamkę. Drugi raz z kolei. Wcześniej dzwoniłem do nich, nikt nie odbierał. Pani do mnie odzwoniła, jest akurat na przerwie obiadowej. Dzisiaj nas nie ma w biurze, bo jesteśmy gdzieś tam i mi się wydaje takie to wszystko podejrzane. Więc odpuściłem sobie tą firmę. Znalazłem inną 50 funtów drożej, ale firma z jajem, wszyscy są na miejscu, wszystko odbywa się na bieżąco. Mają straszne kolejki, to znaczy, że chyba są dobrze, więc odpuszczę sobie tą firmę, do której mam podejrzenia. Zawsze tak robiłem, gdy coś jest nie tak, to znaczy, że coś jest nie tak. No, krótka piłka. Także idę z tą drugą firmą. Niestety kurs najbliższy będą mieli dopiero od 2 października. Nie będę mógł zacząć 2 października. Przesunę to wszystko o tydzień, ale już coś się dzieje, także jest ok. Druga sprawa, byłem dzisiaj w Vodafone, ponieważ mam tam u nich na koncie 40 funtów z tego tytułu, że skasowałem czekajcie, bo się wytrę. Skasowałem z nimi. Co jest? Co chcesz? Aha, piłkę ma, a ty nie masz, tak? Poczekaj. Masz. No i znowu mu zabrała. Boże, co za cielak. Z tego tytułu, że skasowałem u nich konto, skasowałem, jak to się mówi, kontrakt z nimi, nie mogli mi wypłacić zadośćuczynienia, bo dostałem takie zadośćuczynienie z tego tytułu, że nie miałem internetu przez tydzień. Dali mi jakieś tam pieniądze, no ale niestety nie mogli mi tych pieniędzy wypłacić, ponieważ nie mam z nimi konta. Więc jedyną opcją odzyskania tych pieniędzy jest pójście do salonu i kupienie czegoś. Także dzisiaj się dowiedziałem, że tak, są te pieniądze na koncie, ale muszę czekać, aż ktoś tam potwierdzi, że faktycznie te pieniądze mi się należą. Więc znowu, Vodafone, jesteście gównianą firmą. Czekam jeszcze 3 dni i odwiedzę salon jeszcze raz. I postanowiłem, że z tych pieniędzy po prostu kupię tacie telefon, bo przyjechał do mnie z telefonem takim do wbijania gwoździ. No, niezniszczalny telefon, ale żeby ustawić tam cokolwiek, to po prostu była masakra. Nie wiem, kto mu ten telefon sprzedał. Żeby ustawić budzik, to trzeba przechodzić jakieś katusze, opcje, jakieś nie wiadomo co. W końcu tata postanowił, że nie będzie się z tym bawił i kupił sobie zwykły budzik. Ma budzik w telefonie, ale kupił sobie zwykły budzik, bo sobie z tym telefonem po prostu nie radzi. Więc kupię mu telefon, za 20 parę dni do nas przyjadą, więc już będzie telefon gotowy. Borys, zamknij się w końcu. Chodź tu, dziadu. No i tyle. Jolka kazała mi nagrywać, bo kazała, a żony trzeba słuchać, bo inaczej jest zła i bije mocno, mocno bije. Mocno. Więc... Nie no, żartuję, słabo biję, bo gdyby mocno biła, to już by mnie dawno tu nie było. Także nagrywam po całym dniu jeżdżeniu. Spotkała mnie niespodzianka. Proszę bardzo. Jeszcze menda syczy. No nic, naprawiamy. Aha. Ładna dziurka. Ale spróbujemy to naprawić. Tak, mam taki oto zestaw naprawczy, dłuto, paski z klejem i takie urządzenie do porwania gumy. Także spróbujemy naprawić metodą domową, tak jak się kiedyś robiło. Także nie ściągamy koła, tylko naprawiamy w ten sposób. Dziurę nie można tego robić tutaj, bo nie zadziała niestety, a tym bardziej będzie niebezpieczne. Ale robimy to w ten sposób. Wsadzamy dłuto, znaczy dłuto, to urządzenie i czyścimy. Tak, wyczyściliśmy. Rozbierzemy pasek, taki o. Przekładamy przez to dłuto. Teraz Wam pokażę, jak to się robi dokładnie. Tak, mamy pasek, to jest od razu z klejem. Przekładamy przez dłuto. Teraz nie wiem, czy mi się uda to nagrać. Także przełożyliśmy ten
pasek gumowy przez dłuto. Tak to wygląda. I wciskamy gumę. Wciskamy w tą dziurę, co przedtem wmurowaliśmy. To nie jest wcale proste. Wcisnęliśmy gumę w dziurę, okręcamy w ten sposób i wyciągamy. Koniec. To już jest guma naprawiona. Teraz bierzemy pompkę i będziemy pompować. Całe powietrze nam zeszło, ale miejmy nadzieję, że naprawa się udała. Pompka na wyposażeniu samochodu wygląda tak. Podłączyliśmy do bagażnika. No i idziemy ładować. Jak starczy mi kabla. Kabla nie starczy, muszę podłączyć z przodu. Haha. Dobra, podłączyłem pompkę z przodu i będziemy teraz pompować. Nie wiem, czy mi się to udało, czy nie, ale taka szybka naprawa na trasie jest najlepszym rozwiązaniem, mi się wydaje. Ostatnio jak przebiłem z tyłu oponę, jeździłem na niej leży pół roku, nie było żadnego problemu. Tak się po prostu kiedyś naprawiało. I tak to właśnie wygląda. Nakręcamy śrubeczkę i pompujemy. ,3 powinno wystarczyć. Odczepiamy zaworek. Zakręcamy kureczek. I teraz sprawdzamy. A, jeszcze jedno. To co wystaje, należy, gdzie ja położyłem pieprzony nóż. Tak, to co wystaje z opony, czyli zgięty w pół ten paseczek, odcinamy nożykiem. Ciach. Taki babol może zostać, on nam absolutnie niczym nie przeszkadza. No i oczywiście test. Będą baloniki. Czy się cokolwiek tutaj sączy? Chyba nie. Czyli udało się. Naprawiliśmy. To powinno wytrzymać przynajmniej pół roku. Polecam tak czy tak przejechać się do wulkanizacji i zrobić to tak jak trzeba, ale na drodze, gdzie śpieszymy, czy nie mamy możliwości ściągnięcia opony, bo jest niebezpiecznie, 5-minutowa naprawa jak najbardziej polecam. A taki zestaw paseczek i dłuta na eBayu można kupić za około 3-4 funty, więc tak, nowa opona kosztuje około 100. Teraz pokażę, jak to wygląda dłuto. Samo w sobie wygląda tak. Na końcu jest rozwinięte, jak widzicie. Po prostu przepychamy to coś przez dłuto, tak żeby było gdzieś na połowie, w tej, coś w tym stylu. Wpychamy to w dziurę, przekręcamy i mocno wyszarpujemy. To oczywiście zostanie, bo szersza część tego paska złożonego na pół zostaje w oponie. Ciśnienie powietrza powoduje to, że to się ładnie przylepia i wulkanizuje. Także tak, polecam. A winowajca trafia gdzie jego miejsce, czyli śmietnika. Tak, jeszcze przyszłam z wami do kuchni, bo miałam nie jeść kolacji, ale jednak coś chyba schrupię. Boże, no to co, dlaczego znowu pozostawiałeś wszystko na wierzchu? Kocham. Bo mnie kochasz, właśnie samo mnie kochasz, skoro wszystko zostawiasz na wierzchu. Tak, także moi kochani, co wy na to, żeby zrobić sobie shake'a? Tak. A znaczy nie shake'a, a smoothie, zrobimy sobie smoothie. Mam już takie banany, które muszę jak najprędzej wykorzystać, bo już niedługo będzie po nich. Także weźmiemy 2 banany, a może sobie nawet zrobię więcej, żebym miała na rano. Co nie? Też wypijesz? Dzisiaj czy rano? Bez czego?
Bez szpinaku? Damy takie bananeczki, dwa rozwalone. Może zrobię trzy, bo sobie zrobię na śniadanie. Właśnie dzisiaj miałam znowu chęć, żeby... Że czemu mi się wydaje, że tutaj znowu taki syf się zrobił? Ciasto tam jest na wierzchu, muszę schować, bo jest z kremem. Także trzy banany. Do tego, kochani, dam trochę soku. Sok mam jabłkowy. Kiedyś kupowałam, jak mieliśmy jakieś gości, bo ja ogólnie soków nie kupuję, wiecie o tym. My rzadko pijemy takie rzeczy jak sok, ale tutaj do tego zrobię, żeby po prostu go zużyć. Wiecie co, od razu włożę te szklanki do zmywarki, bo mnie trafi. Już kiedyś wam mówiłam o tym, nie? Jak to u nas jest ze zmywarką ciężko i z naczyniami ogólnie ciężko, żeby je włożyć do zmywarki, a to jest taki luksus mieć zmywarkę i nie korzystać z tego, to jest po prostu grzech. To jest, kochani moi, grzech, także wybaczcie, szybciutko to zrobię. Dobra, to już zrobione. A, jeszcze wam chciałam pokazać ten płyn z Method. To jest ten właśnie rabarbarowy i po prostu naprawdę uwielbiam, uwielbiam, że wam o nim mówiłam. Widzicie, już tyle wykończyłam, znaczy już, bo mam jeszcze ten drugi lawendowy, ale wykończyłam tyle, no i cały czas używam tych płatków, co mieliśmy, żeby po prostu je zużyć. I jestem zakochana. To, jaki zapach to zostawia, to jest po prostu mistrzostwo. I jeszcze jedna z was mi ostatnio przysłała na Instagrama, przepraszam, nie pamiętam Nika, przysłała mi na Instagrama płyn z Lidla, wegański. Nie wiem, czy wegański, ale cruelty free był. Właśnie też do czyszczeń, także będę musiała zobaczyć, bo chyba niedrogi był i no sprawdzę. Ale jak na razie ten Method po prostu bajka, tak samo ten Method do łazienki, wow. Też spoko, naprawdę spoko. O, tutaj mam no added sugar, juice drink jest napisane. No ale z koncentratu nie będą, bo nie mogą chyba nic, także dobra. Damy tego pomidorowego, jabłkowego soku. Nie za dużo. Też nie za mało. Zobaczymy w międzyczasie, jak to będzie. I zaraz wam coś pokażę. Dodam też tych moich mrożonych warzyw. Warzyw. O! Owoców. Tutaj mam głównie, widzę, malinki z wierzchu. Ale dodam malinki i chciałabym te spod spodu dać. Te też takie jarzyny. Jarzyny, nie wiem, jak to się nazywa. Te takie bardziej kwaśne. Tak. I od razu będę miała śniadanie zrobione na jutro. Także spoko. Jeszcze? Jeszcze mam taki miks, jeszcze jeden. Kupowałam sobie. O. Już wam pokazuję, to jest Del Monte, to jest samo mango do smoothiego. O, także sobie wezmę to. To chyba oczywiście, albo oczywiście. To był jakiś miks, też na promocji, także dosypię pół tej torby. No, trochę więcej niż pół. Trochę tutaj wsypałam tego wszystkiego. Co to? Jak dla Radzia, dla mnie, na kolację, na śniadanie. A jeśli małż nie chce zielska, co ja tutaj mam? Od czego to sobie pobrudziłam? Sorry, to chyba coś myłam, to nie jestem jakaś obtłuszczona, ani nic w tym stylu. Chyba za dużo tego dałam, wiecie? Ale... W sumie to mi się taki sorbet zrobił.